Dobry wieczór, kochani. Nazywam się Paulina Żmuda i chcę wam dzisiaj opowiedzieć o osobie. O osobie, która dała mi nowe życie. Nie zmieniła tego życia, ale dała je nowe i czyste. Posłuchajcie, 4 lata temu, kiedy byłam na zakręcie swojego życia, kiedy byłam poniżana, kiedy byłam bita, kiedy byłam tak naprawdę gwałcona, zawołałam do mojego Boga. Uklęknęłam na kolanach w swoim pokoju i zawołałam do Niego: Jezus, jeżeli Ty jesteś, pomóż mi. Uratuj mnie z tej sytuacji. Już jako dziecko szukałam Boga, ale ponieważ byłam wychowywana w religii katolickiej, tak naprawdę nigdy nie otrzymałam odpowiedzi. Wiecie, Bóg jest Bogiem serca, a nie Bogiem formułek. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jeżeli wołasz do Boga ze swojego serca, jeżeli masz w sercu pragnienie poznania Go, możesz to zrobić, możesz Go poznać, możesz się z Nim pojednać. Jedyną drogą do pojednania z Bogiem jest Jezus Chrystus. On o sobie powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chcę tobie powiedzieć, że ja realnie spotkałam Go wtedy w swoim pokoju. Kiedy dojeżdżał mnie demon śmierci, kiedy miałam ochotę się po prostu zabić i powstrzymywała mnie tylko jedna myśl. Nie wiedziałam, czy pójdę do nieba, czy pójdę do czyśćca, czy pójdę do piekła. Powiedziałam wtedy też do Jezusa: Jezus, moje życie jest niczym. Każda moja decyzja była tak naprawdę decyzją błędną w dalszych konsekwencjach. Być może jest dzisiaj tak, że ty jesteś właśnie na takim zakręcie swojego życia. Być może jest tak, że pytasz Boga, co masz dalej robić. Chcę ci powiedzieć, że jesteśmy tutaj, bo jesteśmy odpowiedzią na twoje modlitwy. Jezus cię słyszy, jeżeli wołasz do Niego z serca, jeżeli przyznajesz się do błędu, jeżeli chcesz żyć na nowo. Ale jest jeden warunek. Musisz Mu oddać swoje stare życie. Swoje stare, spróchniałe życie, które tak naprawdę nie jest nic warte, zupełnie nic. Jezus zwyciężył wszystko na krzyżu Golgoty. Każdą chorobę, śmierć, każdy ból, On to wszystko poniósł. Wiesz, On był tam kawałkiem wiszącego mięsa. I chcę, żebyś miał dzisiaj ten obraz w swoim sercu. Obraz Jezusa Chrystusa, nie takiego, który wisi tam na krzyżu w kościołach katolickich, bo to jest nieprawda. Rozumiesz, On tak nie wyglądał. On nie był przepasany szmatą. On był mięsem zakrwawionym i poranionym. Zabili Go, On dał się zabić za ciebie. I taka jest prawda. Posłuchaj. Zbawienie jest z łaski. Łaska to niezasłużona Boża przychylność dla ciebie. Zbawienie to dar, to prezent. Możesz to dzisiaj przyjąć. Nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo. Nikt nie jest w stanie zasłużyć na niebo. Nie jesteś w stanie zadowolić Boga. Jak możesz zadowolić kogoś, kto ma wszystko? Kto to wszystko stworzył? Zastanów się nad tym. To potężny Bóg. To Bóg życia, nie śmierci. To Bóg, który zwyciężył śmierć, który pokonał diabła, który ci dzisiaj dojeżdża. Jeżeli masz myśli samobójcze w swojej głowie, tak jak ja kiedyś miałam. Jeżeli masz ochotę rzucić się z wieżowca, tak jak ja kiedyś. To chcę ci powiedzieć, że jest dla ciebie ratunek.
i tym ratunkiem jest Jezus. Tylko On. Uchwyć się dzisiaj Zbawiciela. Uchwyć się, tak jak ja się wtedy Go uchwyciłam. Uchwyciłam się Jego szaty. Wtedy, w pokoju, kiedy zawołałam do Niego, zszedł na mnie ponadnaturalny pokój. Wiecie, być może dla Was to nie jest nic szczególnego, ale dla mnie, wtedy, kiedy w mojej głowie kłębiły się demoniczne myśli o śmierci i niczym więcej, to był ratunek. Ja pierwszy raz poczułam, że jestem wypełniona prawdziwą miłością. Pierwszy raz zrozumiałam, że doświadczyłam prawdziwej miłości. Chcę Ci powiedzieć, że ten świat jest niczym. Jeżeli pokładasz dzisiaj swoją nadzieję w pieniądzach, w ludziach, być może w znajomościach, być może tak jak ja, próbowałeś się wkręcić w świat przestępczy tylko po to, żeby zarobić jakieś pieniądze i żeby się odbić. Być może tak jak ja, wykolejałeś się na każdym kroku swojego życia, a każda Twoja decyzja w konsekwencjach była błędna. Słuchaj, zawołaj do Jezusa. Każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Każdy. Jezus zapłacił za każdy Twój grzech. Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę. To dobry Bóg. On nie wisi już na krzyżu. To żywy Bóg. Religia jest kłamstwem. Religia jest kłamstwem i niczym więcej. Klepanie formułek nic ci nie da. Bóg jest Bogiem serca. To Bóg prawdziwej relacji. Większość z nas już od dzieciństwa było gaszonymi poprzez odrzucenie nawet przez swoich rodziców. Chcę Ci powiedzieć, że diabeł właśnie tak działa. Rozwala rodziny. Tłamsi dzieci. Tak działa właśnie diabeł. To on przychodzi, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ale mój Bóg, Jezus, który może być dzisiaj też Twoim Zbawicielem, tak jak stał się moim, to Bóg życia, Bóg obfitości. Amen.